Jest, jest! Mam, jest! Zobaczcie sami, zobaczcie! Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witam Was na dzisiejszych poszukiwaniach z wykrywaczem metali. Dzisiejsze poszukiwania będę prowadził na polach, gdzie jeszcze nie tak dawno stał rzepak. Odbyły się żniwa, no i jest teraz ten czas, że ja mogę wejść z wykrywaczem, poprowadzić tutaj poszukiwania, bo za chwilę te pola zostaną zasiane i nie będzie tutaj dostępu. W tym miejscu jest sygnał. Coraz lepiej go słychać. Trzeba będzie podkopać tylko łopatą. Łopatować będziemy. Łopatować. 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 Jest to już na wierzchu. Jak jest na wierzchu, to i trzeba wziąć pinpointer. Jest monetka. 5 feningów przeschło, to chociaż nominał się ujawnił. Niestety bardzo zły stan zachowania. Moneta cynkowa nie wytrzymała dużo na tym polu. Jest kolejny wykopany element, tym razem metalowy. Podczyścimy, bo okazuje się, że ma tutaj jakieś napisy. A w międzyczasie powiem Wam gdzieś, gdzie jesteśmy, gdzie prowadzimy poszukiwania. Oczywiście na polu to już wiecie. Natomiast pole przyległe jest do starego jeziora. Na przełomie XIX-XX wieku Niemcy osuszyli to jezioro, żeby pozyskać kolejne połacie ziemi do uprawy zbóż i wypasu zwierząt. Stąd takie miejsca zawsze ściągają nas poszukiwaczy, no bo z wodą zawsze człowiek wiązał swoje życie. Nad wodą odbywało się wszystko. I jak ktoś prowadzi poszukiwania, to w pierwszej kolejności wypatruję miejsca właśnie w takich miejscach, tak jak wspomniałem, bo tutaj się zagapiłem na te napisy, które już się nam pomału ujawniają z tego oto dekielka, którego tak na początek określam. A co to jest, to jeszcze nie wiem. Zobaczcie po raz kolejny. A druga strona wygląda tak, do oczyszczenia. Po wstępnym oczyszczeniu pokazały już się nam napisy. Trzeba będzie tylko rozszyfrować, jaki tu jest przekaz dla nas. Kolejnym moim znaleziskiem jest metalowa klamra. Niestety w słabym stanie zachowania. Z tej strony widać tutaj cały system zamykania w klamrze, ale jest też skorodowana i praktycznie już nic z niej nie będzie. Upłynęło 20 minut, a tu kolejny jakiś taki pewniejszy sygnał. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tutaj gdzieś jest. Tu mam pod ręką. Muszę tak nabierać. Dziwnie. Aj, taki mały piździmiździ, zobaczcie. Jakiś mosiąc. Jakaś zakręteczka, ale jaka drobniutka. Tak mam dostrojony wykrywacz, że widzi takie drobiazgi. Jak już mówimy o ustawieniach, to dzisiaj mam program Deus Mono na 25 kHz.
reaktywności, czyli szybkości wykrywacza 2,5, no i dyskryminacji i na 3 tonach. Dawniej, jak chodziłem na wykrywaczu, który miał multitony, czyli wielotonowość, wszystkie dźwięki pływały w wykrywaczu i przekazywały mi to wszystko do ucha. Nie przeszkadzało mi. Z czasem się troszkę zmieniło. Sam nie wiem dlaczego. Z multitonów przeszedłem na 5 tonów, czyli miałem 2 tony dla żelaza małego, dużego i resztę dla sygnałów z metali szlachetnych. A dzisiaj zazwyczaj chodzę na 3 tonach. Jeden dźwięk przypisany jest do żelaza, a 2 tony dają mi sygnały kolorowe. Z czasem się wszystko zmienia, jak i też i gusta, i przyzwyczajenia. A kilka metrów dalej leżał sobie w ziemi taki mały guziczek. Najpierw pokażę Wam ładną panoramę, a teraz zejdziemy niżej do dołka, gdzie wykopałem sygnał. Ten sygnał to guziczek. Kolejny guzik, prawdopodobnie arsenowy, to okaże się po wyczyszczeniu. O, jeszcze z uszkiem, zawieszką, także ładny guziczek wpada do kolekcji. Cóż to jest ten guzik arsenowy? To jest guzik, tylko wykonany z brązu arsenowego. Brąz arsenowy charakteryzuje się dużą trwałością i takim srebrzystym połyskiem. W związku z tym producenci guzików chętnie sięgali po ten stop. Największy wysyp tych guzików, największą produkcję datuje się na przełom XIX i XX wieku. Na wierzchniej warstwie tego guzika stosowane były różnego rodzaju wzorki, rośliny, jak również zwierzęta. Bardzo ciekawe guziki, które dzisiaj można liczyć w setkach różnych odmian, które my znajdujemy wykrywaczem metali na polach. Teraz potężniejszy sygnał, coś większego, zaraz zobaczymy, co to jest. A cóż to może być, jak nie pucha aluminiowa? A tuż obok tej wpinki guziczek. Jaki on daje piękny dźwięk, to jest jedno, a też pięknie wygląda i rzadko według mnie, bo ma wytłoczony napis 48. Być może to jakiś guzik zastępczy, tylko musimy oczyścić tą bryłkę, zobaczymy, czy są jakieś napisy. Musimy to usunąć, ten polny brud, przeczyścić i dobrać się do tylnej części guzika, żeby zobaczyć, czy są tutaj jakieś napisy. Niestety nie ma nic, ale i tak ten 48 pułk, prawdopodobnie pułk piechoty, jest bardzo ciekawy. Zagadka tego guzika została rozszyfrowana. Na początku myślałem, że jest to guzik zastępczy, że po prostu jakiś żołnierz z braku oryginalnych guzików znalazł jakieś tłoki i po prostu nadał sobie swój numer pułkowy. Natomiast okazało się zupełnie inaczej. W związku z tym, że nie mogłem znaleźć żadnej informacji, wrzuciłem ten guzik na facebookowe forum, gdzie jest wielu znawców tematu. Jeden z użytkowników poinformował mnie, że ten guzik to guzik żołnierza hiszpańskiego, który był wkomponowany w część umundurowania. Ten guzik pochodzi z lat 1874-1876. Bez pomocy tutaj grupowiczów nie dotarłbym do takiej informacji. Okazuje się, że ten guzik też jest zamieszczony w odpowiednich katalogach, także ja też przez tą znajdkę, przez ten guzik nabyłem też więcej wiedzy, informacji o guzikach. Myślałem, że wiem dużo, natomiast ciągle też się uczę.
Tutaj sygnał był prawie na wierzchu. Zaraz zobaczymy, czy to... O, jest tutaj, zobaczcie. O. Guzik arsenowy, ale to połówka. Przełamany. Tutaj biegnie sobie pajączek. A tutaj mam sygnał. Trzeba będzie to tylko podkopać i wyciągnąć. Pyk, kładziemy, łopata w ruch. I jeszcze jedna łopatka ziemią na wierzch. Gdzieś to jest tutaj. Pomocnik. I namierzamy. Tu jest. Tu jest gdzieś. Tu jest. Tu jest. Tu jest. A, tu jest. A, to myślałem, że to jakaś moneta. A to od fragment od baterii. Ten, ta dolna część. Kolejny sygnał i jak już widzicie, jest to też guzik z brązu arsenowego. Ładnie się srebrzy. Pauza związana z tym, że trzeba się zregenerować i zmienić pole. Pole bardzo ciekawe. Pole, gdzie jest duży potencjał. Natomiast przez półtora godziny nie jestem w stanie przejść całego tego areału, który tutaj jest, te kilka hektarów. No ale na dzień dzisiejszy zaplanowane były poszukiwania na dwóch polach, także na te na pewno wrócę, namówię też Ewelinkę, ale jestem też ciekawy, co jest na tym drugim polu, które mnie ciągle intrygowało, na które chciałem zawsze zajrzeć. Schodząc z tego pola czułem taki niedosyt, bo przyzwyczajony człowiek, że chodząc po polach znajdzie chociaż jedno sreberko. Tym razem na początku monetka, 5 feningów. Te 5 feningów jest totalnie zjechane, zniszczone. Już nic z niego nie będzie. No i jadąc na te pole kolejne, myślę, że tam się uda znaleźć jakieś ładne sreberko, którym będzie można się Wam pochwalić. A jak będzie, to za chwilę się przekonamy, bo już tam jadę. Pierwszy sygnał i to na oko, jakiś guziczek, ołowiany guzik. Też takie były. Złotóweczka, jeden złoty, moneta aluminiowa z 1949 roku. No posiedziała tutaj trochę w ziemi, prawda? Od prawdopodobnie 1949. Gdzie to jest? Gdzie? Gdzieś ten sygnał już tu jest. Na wierzchu. Tutaj go mamy, tu go mamy. Gdzie to jest? Gdzie to? To nie to. O, ale morda mi się cieszy. A.
medal. Zobaczcie sami, zaraz to oczyścimy i zobaczymy, co to w ogóle jest za medal. Japa mi się cieszy niesamowicie. Radość jak nic, bo dawno nie znalazłem żadnego medalu. On zaraz tutaj przeschnie nam i będzie widać, co tutaj się ujawni. Aja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 j
no to będzie lepiej nam tutaj pokazywać się to, co jest na tym medalu. W pobliżu tego miejsca, jakiś kilometr, albo i troszkę dalej, jest kościół. Stąd może to być coś związane z kościołem. A tak do siebie gadam. A zobaczymy. A, jeszcze druga strona medalu. Nie jest tak sucha, żeby ładnie to schodziło, ale coś się też tutaj ujawnia. Zobaczcie. Widać. Ale jest tutaj trafiony ten medal w tym miejscu, tak mi się wydaje. Jest tutaj jakaś, jak dużo napisów, to musi ładnie wyschnąć. Ja to sobie wtedy dobrze doczyszczę i sobie dopatrzymy, co tam jest, bo... Ale widzę, że jest to na pewno polski medal. Jest tu jakaś sentencja w języku polskim. Tak to już sobie tutaj doczytałem. Niecodzienne znalezisko, tak mogę powiedzieć. Medale, medaliki i inne rzeczy, które znajduje się na polu, bardzo cieszą. Bardzo cieszą, bo to naprawdę są no, rzadkie znajdki. Tego nie było bite w milionowych nakładach, stąd radość niesamowita, aż mi brak słów. Medalik nie jest w najlepszym stanie zachowania. Ma dużo wżerów i trzeba będzie popracować, żeby go troszkę doczyścić. Natomiast udało mi się znaleźć informacje na temat tego medalu. Jest to medal wykonany z mosiądzu. Jest to medal przede wszystkim religijny. Jest to pamiątka z Jasnej Góry. Nie jest on datowany, ale znalazłem podobny medal, u którego widnieje data 1882, czyli ten medal można kojarzyć jakby z tym okresem, czyli medal pochodzi tak plus minus około 1900 roku. Znalazłem też w sieci podobne zdjęcia, żeby po prostu pokazać Wam, co jest napisane, żebyście mogli wyczytać całą tą sentencję religijną, która tutaj jest napisana. No i zobaczyć, czy porównać ten medal, który leżał ponad 100 lat w ziemi, jak wygląda z medalem, który zachował się praktycznie idealnie i był prawdopodobnie u kogoś w półce. Niesamowita radość, że udało mi się wykopać ten medal, no bo to są naprawdę już rzadkie rzeczy i ciężko to znaleźć. Wykopałem kolejny sygnał. Jest tutaj o... Na wierzchu też kolejny kapsel. Łetam. I jest tutaj, zobaczcie, zobaczcie. Jest pierwszy sygnał dzisiejszego dnia. Jest moneta. Jest to poradynka Jana Kazimierza. O, zobaczcie. Nocka spędzona w busie, dziewczyny już się tam pomału budzą. W nocy popadał deszcz, no i mamy trochę kłopotów w związku z tym. Dzisiejszy film będziemy pomału kończyć. Przerwałem dlatego, żeby Was zachęcić, żebyście obejrzeli kolejny odcinek, ponieważ udało mi się znaleźć bardzo, ale to bardzo dużo
ciekawych znajdek. Dotarła też Ewelinka, było dosyć wesoło, było z humorem, ale też i było w taki sposób, że chce się z powrotem wrócić na te pole. A co tam się wydarzyło, to zapraszam Was oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, do kolejnego odcinku. Do zobaczenia, zostawcie tylko jeszcze taktyczny like, komentarz, no i oczywiście subik. Na razie. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.